Psychedeliki to grupa substancji psychoaktywnych, które wywołują silne zmiany w percepcji, w sposobie odczuwania emocji i w sposobie myślenia. Do tej grupy należy m.in. LSD i psylocybina, która występuje w kilkuset gatunkach grzybów rosnących na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Środki te większości ludzi kojarzą się pewnie głównie z kontrkulturą lat 60., ale wcześniej przez ponad dwie dekady były one używane przez psychiatrów w badaniach nad leczeniem różnych zaburzeń, m.in. uzależnienia od alkoholu czy kryzysu egzystencjalnego związanego z chorobami śmiertelnymi. Rosnąca skala pozamedycznego użycia sprawiła, że wraz z początkiem lat 70. na poziomie ONZ zostały one zdelegalizowane praktycznie na całym świecie, a badania nad nimi przerwano. I dopiero w ostatnich kilkunastu latach naukowcy z różnych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Szwajcaria, zdobyli pozwolenie na to, żeby wskrzesić badania nad ich potencjałem. I ta nowa fala badań jest w mediach niekiedy określana mianem renesansu psychodelicznego. W dobie renesansu psychodelicznego dużo wśród terapeutów rozmawiamy teraz o wpływie i relacji zdrowia psychicznego i psychodelików. Połączy te dwa zagadnienia, te dwa zjawiska, coś więcej niż tylko przedrostek psyche, który znaczy umysł albo dusza. Psychodeliki mogą być szansą dla zdrowia psychicznego, przede wszystkim szansą dla osób zmagających się z depresją oraz mogą stanowić przełom w terapii uzależnień oraz w terapii traumy. Jednocześnie psychodeliki mogą być także zagrożeniem, to znaczy mogą być groźne dla osób, które już mają diagnozy, na przykład psychos, albo mają takie diagnozy wśród osób w swojej rodzinie i są genetycznie obciążone takim ryzykiem. Takie osoby nie powinny w żadnym razie korzystać z psychodelików. Doświadczenia psychodeliczne czasami mogą mieć trudne następstwa. Wśród nich znajdują się pogłębienie objawów depresyjnych, lękowych, nasilenie myśli samobójczych, zwiększenie objawów maniakalnych bądź wystąpienie manii. Może również wystąpić inflację ego, czyli poczucie swojej wyższości wobec innych osób. Wśród efektów psychodelicznych też może znaleźć się zmiana światopoglądu, która również może być bardzo pozytywna dla osoby albo wręcz destrukcyjna. Współcześnie głównym obszarem badań nad psychodelikami jest sprawdzanie antydepresyjnego potencjału psylocybiny. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ według Światowej Organizacji Zdrowia na zaburzenia depresyjne cierpi ponad 300 milionów ludzi, ale liczba ta może być niedoszacowana. Standardowe formy farmakoterapii depresji wiążą się z szeregiem skutków ubocznych, takich jak chociażby dysfunkcje seksualne, czy takie poczucie spłaszczenia emocjonalnego. Też trzeba je przyjmować regularnie, zaczynają działać dopiero po jakimś czasie. W przypadku psychodelików ten efekt antydepresyjny, efekt terapeutyczny zaobserwowano bardzo szybko, już po jednej bądź kilku sesjach z użyciem psylocybiny, a skuteczność tego rodzaju terapii utrzymywała się przez co najmniej kilka tygodni, co najmniej kilka miesięcy. Natomiast wraz z upływem czasu w wielu przypadkach słabła. Nie wiemy, jak psychodeliki wpływają na ludzki mózg. Było przeprowadzone kilka badań na ten temat, ale wszystkie one były zrobione na 15-20 paru osobach, a wyniki nie były replikowane jeden do jednego. Wynik, który się replikuje, czyli zmniejszenie połączenia między strukturami mózgu, które odpowiadają za myślenie o sobie, występuje również przy zażyciu antydepresantów bądź MDMA, więc nie jest to efekt specyficzny dla psychodelików. O tym, jak maksymalizować potencjalne zyski, minimalizować potencjalne straty w związku z psychodelikami, odpowiedzią na to jest prawdopodobnie integracja psychodeliczna. To takie działanie, gdzie osoba może na własną rękę lub z przyjaciółmi albo w grupie porozmawiać o takim doświadczeniu albo w gabinecie psychoterapeutycznym, w taki sposób jakoś opowiedzieć o tym, wyciągnąć dla siebie jak najwięcej wniosków do codziennego życia w taki sposób, żeby minimalizować potencjalne koszty oraz maksymalizować potencjalne zyski.